Cześć, cześć. Pogoda nie rozpieszcza, jak widać. No, ale jakiś filmik trzeba zrobić. Także dzisiaj opowiemy chwileczkę o cykasach, które mamy od 4 lat już w gruncie. Niewiele jest osób, które zimują. Cykasy w gruncie. Postaram się opowiedzieć w miarę krótko, ale na temat. Jak dobrze przezimować, co potrzeba i jak to wygląda u nas. W opowieści będą nam jak zwykle towarzyszyły nasze niedźwiadki. Także powoli zaczynamy. Cykasy mamy w gruncie 2 sztuki. Czwarta zima ich w gruncie. Wcześniej były w donicach. Pierwsze dwie zimy w zasadzie można powiedzieć, że były nie do końca zabezpieczone w sposób grzewczy. Z tego względu, że zimy były łagodniejsze niż te ostatnie, które mamy. I co trzeba dodać, nie wymagały takiego mocnego zabezpieczenia, termicznego przynajmniej, tak? Mieliśmy tylko budki tego typu z poliwęglanu i one były obłożone w środku wokół pnia słomą i zawinięte agrowłókniną. Bez żadnego ogrzania, bez niczego. Zeszłą zimę i przetrwały. Zeszłej zimy dogrzewaliśmy z niczami. I to był czas, kiedy temperatury osiągały minus 18, minus 19 stopni. Takie mieliśmy u nas. A w międzyczasie nie były w ogóle dogrzewane. W tym roku zdecydowaliśmy się na grzanie, to żeby rośliny miały jeszcze lepszą kondycję niż dotychczas. Jak to u nas wygląda? Pokażę na tym jednym przykładzie. Budka jest, sama konstrukcja zbudowana jest z drewna. Tak to właśnie się prezentuje. O, proszę, takie łaty dachowe. Całość zabudowana jest poliwęglanem czwóreczką, tak? Jest taki rewizyjny otwór, przez który wentylujemy i kontrolujemy, jak to wygląda w środku. W środku mamy zamontowany czujnik temperatury i regulator. Nastawa tego regulatora jest włączenie przy 1 stopniu, wyłączenie przy 2 stopniach. Albo przy zerze, już teraz nie pamiętam, nie będę tam pchał rąk, nie chce mi się troszeczkę. Zasilane jest to takim oto malutkim grzejniczkiem 400W, w zupełności wystarczającym do uzyskania jakiejś wyższej temperatury w momencie bardzo niskich zewnętrznych temperatur. I udaje nam się już, tak jak mówię, czwartą zimę zimować i bardzo dobrą kondycję zachować tych cykasów. Nie będę teraz też rozbierał tej budki, ale przez poliwęglan widać doskonale, jak się rośliny trzymają, jakie są kondycji. No proszę, jakieś odrosty się pojawiły tegoroczne nawet. Także widać, że całość im sprzyja.
takie konstrukcje mogą służyć na wiele, wiele lat, także to jest wydatek też jednorazowy w zasadzie, który jak wspominałem, będzie nam długo, długo służył. Dzięki temu będziemy mieli super kondycję roślin. Co jeszcze warto wspomnieć, cykasy i tak są dosyć odporne, jeśli chodzi o niskie temperatury. Ja myślę, że tutaj duży wpływ ma zewnętrzna reakcja tej temperatury na rośliny, bo jeżeli ona jest osłonięta, to gdzieś w tym wszystkim, w tym spadku temperatur, nie oddziaływują na nią takie czynniki jak właśnie wiatry, także to też pozwala zachować dobrą formę. Co roku potrafi wypuszczać po 40 kolejnych liści, 20-40, akurat ten chyba miał ze 20 w tym roku. Także mówię, cykasy, rośliny, które da się zimować w gruncie. Twierdzę nawet, że o wiele lepiej niż zimowanie ich w domu. Co jeszcze mogę dodać? Cykasów będziemy mieli bardzo, bardzo dużo. Bardzo dużo cykasów będziemy mieli w kwietniu. Różne rozmiary, od mniejszych po takie dosyć wysokie okazy. Także zachęcam do uprawy cykasów, do zakupów i przede wszystkim, tak jak zawsze wspominam, wymiany doświadczeń, jeżeli na myśli mamy cykasy. Co poza tym, sami widzicie, zgnilizna na zewnątrz. Udało się wykonać porządki, czyli poukładać część rzeczy, które gdzieś tam wichurka powywracała. No ale wokół zgnilizna. I co? Czekamy do wiosny albo do jakichś cieplejszych dni. Może jeszcze coś dogram do tego filmu, żeby tylko nie okazało. Nie chodzi o to, żeby się nie okazało, że za mało. Ale mam taką jeszcze jedną ciekawostkę, zanim się pojawi film o roślinach, które są w tych budach białych, które widzieliście na poprzednich filmach. Także mówię, no tutaj zobaczymy, co się zaraz jeszcze wydarzy. O, spiralka, która nam służyła za choinkę w trakcie zimy, w trakcie świąt, bo zimę jeszcze mamy. No, także jeszcze coś może uda się pokazać za chwilę. No, zgniliza na dworze jest konkretna, ale coś jeszcze postanowiłem dograć i wam pokazać. Jak myślicie, co tutaj mamy w takiej tej małej budce styropianowej? To jest jedna z dwóch budek. Tu jest jeszcze jedna. W tej... to będzie później. W tej budce. Co mamy w tej budce? Proszę, zobaczcie. W tej budce zimuje sobie malutka palma karłatka. Karłatka ta zimuje bez dogrzewania. Absolutnie nie ma nic. W zeszłym roku była okryta słomą i takim, w zasadzie to był taki kopiec zbudowany. No w tym roku troszeczkę inaczej. Żadnego grzania, żadnego znicza. Gdzie polecamy też dogrzewanie zniczami, ale zobaczcie, jak świetnie wygląda okaz od po prostu od malutkiej sadzonki, który sobie tutaj u nas jest. Także ma się całkiem dobrze, z tego co widać. Rewelacyjnie się ma, bym powiedział. I tutaj akurat nie mam żadnych obaw, że coś się okaże na wiosnę, jaką ma kondycję, jaką, że doznała jakichś uszkodzeń, bo to już by było widoczne w momencie, kiedy sobie gdzieś tam
wietrzymy. No ale jak widać, ma się naprawdę dobrze. Dziury po bananowcach. Jeszcze kilka miesięcy i wrócą na swoje miejsce. O tym też będzie filmik za jakiś czas. A co mamy tutaj? Co mamy tutaj w tej oto budce zbudowanej ze styropianu? I podobnie jak w tej palmie, owiniętej folią streczową. Podobnie jak palma bez grzania. Nie wiem, czy tak doskonale będzie widać. Może tak, może nie. Akurat tutaj nie ma takiej możliwości, żeby zdjąć tą budkę jak w palmie, dlatego że jest tutaj umocowana takimi na kątownikach, które są wbite w ziemię z dwóch stron. Tak. Tutaj z trzeciej też. No wiadomo, jak to jest. Troszeczkę prowizorki trzeba, bo nie zawsze wszystko jest na miejscu. Tu jakiś pręt, to wszystko ma na celu wzmocnienie takiej konstrukcji. Także mówię, nie da się jej zdjąć, ale z tego co widać gdzieś, a jeszcze oglądałem to taki gołym okiem, widać zupełnie inaczej. No to banan ma, to jest Musa Basio tutaj, taka kępka, są w bardzo dobrej kondycji. Tam kawałek przycinałem i było widać, że się dobrze trzymają. Również bez dogrzewania, bez żadnych zniczy, bez niczego. To jest pierwsze nasze zimowanie. Banany sobie, tak jak pozostałe maureli i kilka innych okazów zielonych, do tej pory też basioki sobie zimowały w gruncie, zimowały w garażu. A teraz pierwszy raz zdecydowałem się na zimowanie w gruncie przy pomocy osłon, budek i tym podobnych. Także czekamy na lepszą pogodę chociażby, a do wiosny to jedyne możemy odliczać czas. To by było na tyle. Dzięki, pozdrawiam, do następnego.